Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, a dzisiaj w ramach powtórzenia przypominam sposób rozwiązywania układów równań, a dzisiaj z zastosowaniem dokładniej metody przeciwnych współczynników. Generalnie chodzi o to, że współczynnikami nazywamy liczby, które stoją przy x i przy y w tych dwóch równaniach. I teraz tak, tu współczynnik jest 2, tu jest 3. Chodzi o to, żeby zrobić tak zmienić nasze pierwsze czy drugie równanie, aby miało dokładnie przeciwny współczynnik, czyli tą samą liczbę, ale z innym znakiem, czyli tu plus, tam minus. Czyli jeżeli tutaj mam na przykład plus 1,5, a tu minus 3, to wystarczy obustronnie to pierwsze równanie przemnożyć razy 2, żeby zamiast 1,5 to mieć plus 3, co będzie pasowało do minus 3, czyli będzie 4y plus 3x równa się 4, czyli każdy element przemnożyłam razy 2 i drugie równanie to jest 3y minus 3x równa się 1, czyli doprowadziłam do sytuacji, kiedy tu jest plus 3, a tu jest minus 3. I po rysując kreskę podsumowania, 4y plus 3y daje 7y, tu x całkowicie się redukują, bo dokładnie jest to samo i daje to 5, czyli można powiedzieć z tego, że pojedynczy y to jest 5/7, bo to 7 przerzuciłam na drugą stronę w formie ułamka dziesiętnego. Oznacza to tyle, że pierwszym rozwiązaniem jest y równa się 5/7 i teraz do dowolnego równania, czy pierwszego, czy drugiego, wstawiam y równy 5/7, czyli najlepiej tutaj choćby do tego drugiego, czyli zamiast y ja piszę, że mam 5/7, czyli 3 razy 5/7 było minus 3x, to przepisuję, równa się 1, czyli można zapisać, że to jest 15/7, tak, minus 3x równa się 1. Te 15/7 przerzucam ze znakiem przeciwnym, było z plusem, to będzie z minusem. I mamy minus 3x równa się 7/7, jak było, bo to jest inaczej 1, minus 15/7, czyli to daje razem minus 8/7 i minus 3x jako minus 8/7. Po obustronnym podzieleniu przez minus 3 otrzymuję, że x równa się, czyli to będzie razy 1/3, czyli będzie 20, nie, to będzie 8/21. A więc można zapisać, że rozwiązaniem tego układu równań metodą przeciwnych współczynników jest y równy 5/7, a x jest równy 8/21. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym.
czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.